Cześć moi drodzy. Dzisiaj znajdujemy się w miejscu, które bardzo lubi mój gość, w Nowym Teatrze. Porozmawiam z aktorką wyjątkową, aktorką filmową, teatralną i telewizyjną. Gościem kinorozmowy będzie Magdalena Cielecka. Cześć Magda. Bardzo się cieszę, że jesteś gościem kanału Kino Rozmowa. Miło mi. Przeczytałem intrygującą rzecz, ponieważ zobaczyłem w jednym z wywiadów, że powiedziałaś, iż czytasz komentarze na swój temat pod różnymi postami. Nie robisz sobie nic z tego, mówiąc tak najprościej, ponieważ dziwisz się, że ludzie mogą takie rzeczy pisać. Znaczy nie, że nie robię sobie nic z tego, ale jestem zainteresowana tym, co, jakie opinie wywołuje to, co napiszę lub to, co zamieszczę. Miałam prawdopodobnie na myśli to, że nie dotyka mnie czysty hejt. Znaczy dotyka mnie, jestem jego adresatką oczywiście, ale nie robi tego nic ze mną złego, ponieważ wiem, że to jest zamierzona anonimowa działalność chorych ludzi, którzy upatrują w tym jakąś swoją misję, więc to nie jest w stanie mnie dotknąć, ponieważ nie jest personalne. Wydaje mi się, że nikt, a może niewiele osób, byłoby w stanie coś takiego personalnie do mnie powiedzieć twarzą w twarz. Natomiast internet daje możliwość schowania się za anonimowością, w związku z tym można tam wylać wszystko. Mhm. Jak pojawiła się informacja na temat tego, iż pojawi się serial Chyłka Zaginięcie na podstawie Arabiusza Mroza, to wielu internautów zastanawiało się, kto zagra tą główną postać, czyli Joannę Chyłkę. Niektórzy oczywiście wymieniali ciebie i później, kiedy się pojawiła ta informacja, część osób była bardzo zadowolona. Powiedz mi, czy ty czytałaś wcześniej książki Remigiusza Mroza? Nie czytałam. Nie czytałam i do tej pory nie czytałam, no bo teraz to już trochę, jakby na to jest za późno. W czasie pracy też nie było na to miejsca. Już musieliśmy się skupić na scenariuszu i trzymać scenariusza. I nigdy po tę literaturę nie sięgnęłam. Nie są to gdzieś moje rejony prawdopodobnie. Natomiast scenariusz był tak interesującym materiałem i oczywiście zdawałam sobie sprawę z tego, jak wielka rzesza fanów towarzyszy temu pisarzowi i tej literaturze. Zresztą zanim jeszcze ja dostałam te propozycje i chyba zanim w ogóle rozpoczęły się prace nad zekranizowaniem Chyłki, ktoś do mnie na mojej stronie oficjalnie napisał coś takiego, że pani Magdo, gdyby kiedykolwiek powstawała ekranizacja Chyłki, to pani powinna ją zagrać. Ja jakby puściłam to mimo uszu, bo po prostu jako miły bardzo komentarz, ale nie wiedziałam, czym to jest w ogóle i co to oznacza. I potem w momencie tej propozycji przypomniałam sobie tego kogoś, kto to napisał. Ja myślę, że to nie była tylko jedna osoba. Myślę, że wiele osób mogło cię widzieć. Ale to było w wiadomości, więc zapamiętałam to. Mogło cię widzieć w tej postaci, bo grałaś już urzędników państwowych, grałaś prokuratorów. Więc jakby rola pani mecenas jest taką pisaną dla ciebie, wydaje mi się. Tak, grałam rzeczywiście już parę takich tego typu postaci, ale myślę, że tutaj nie do końca chyba decydentom, twórcom chodziło o zawód, który uprawia ta bohaterka, tylko raczej o pewne cechy takie osobowe czy osobowościowe, rodzaj temperamentu, jakiejś takiej energii, którą obdarzona jest Joanna Chyłka w książce, a które ja prawdopodobnie posiadam lub mogę też wygenerować. To znaczy to się chyba gdzieś złożyło, ale bardziej na poziomie jakiejś takiej aury czy energii, pewnej ostrości, którą ja w sobie też mam, czy też mogę mieć na potrzeby roli. I to chyba zdecydowało o tym wyborze. Na pewno też takiej bezkompromisowości, bo jednak ta bohaterka jest nietypowa, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o produkcje serialowe, nasze u nas w Polsce, myślę o tych, ponieważ najczęściej to mężczyźni są obsadzani w takich rolach, a tutaj jednak kobieta, która jak rządzi całym tym światem, ustawia wszystko. Właściwie jest samcem alfa w tym świecie, to prawda. I to był dla mnie wabik, to był argument za, żeby przyjąć te propozycje, ponieważ rzadko się zdarza w ogóle, że jakby kobiecych bohaterek i w ogóle wyrazistych, ciekawych jest niewiele w naszej kulturze medialnej. A co dopiero takiej, która jest rzeczywiście taką męską, powiedziałabym, bohaterką. Oczywiście przy całej kobiecości, którą ma i której używa, ale właśnie która rządzi męskim światem, której się mężczyźni lekko obawiają albo zazdroszczą, tak?
i która trzęsie rzeczywiście tym swoim światem, tą palestrą. Jest rekinem palestry, można by powiedzieć. Szczególnie swoim aplikantem, tak, którego gra Filip Pławiak. Genialnie, wydaje mi się. Tak, tak. Bardzo dobre zestawienie. Tak, bardzo dobrze zostaliśmy dobrani i złapaliśmy bardzo szybko flow. Takie fajne, bardzo nam się dobrze ze sobą pracowało. I też mieliśmy poczucie, że ta obsada siedzi, że tutaj nie trzeba niczego, nie wiem, udawać. Kasia Warnke też, Piotr Stramowski. I Kasia Warnke była tutaj gościem Kinorozmowy, opowiadała między innymi o tej roli, mówiła też o tobie, że to było bardzo ciekawe spotkanie. Tak, myśmy się nigdy nie spotkały w pracy, gdzieś otarłyśmy się w teatrze, w teerze jeszcze, ale nie miałyśmy szansy ze sobą popracować. Tak. Mhm. A powiedz mi, jak ta przestrzeń, która była tam, to znaczy to po Jeziorze Augustowskie, ponieważ bohaterowie zaczyna się z w Warszawie i później się przenosicie na po Jeziorze Augustowskie i tam się toczy dalsza akcja. Czy to dla aktora ma wpływ, przestrzeń, w której się dzieje sceneria? No przestrzeń oczywiście ma ogromny wpływ, tak samo jak kostium, tak samo jak no, cały świat, który trzeba wybudować wokół postaci. On przede wszystkim dopełnia postać. O, ja bardzo szybko, znaczy lubię bardzo szybko mieć, nie wiem, jakieś elementy właśnie kostiumu, czy wiedzieć, gdzie gramy, ponieważ to uruchamia też moją wyobraźnię i moją jakąś taką kreatywność. To, czy kręcimy w danym wnętrzu, czy to jest kancelaria, czy na zewnątrz, czy w samochodzie, determinuje scenę, no, determinuje to, co możemy zrobić, czego nie możemy zrobić, to jest jasne. Ale dodatkowo tak zwane zdjęcia wyjazdowe, czyli kiedy ekipa się pakuje i na parę dni wyjeżdża z Warszawy, daje też taki fajny rodzaj skupienia na zdjęciach, bo nikt się jakby nie śpieszy do domu. Możemy też po zdjęciach pobyć ze sobą. Cały czas jeszcze gadamy o tym, co się dzieje. Planujemy jakieś tam rozwiązania na jutro i nie ma takiego pośpiechu, że jakby nie żyjemy sprawami swoimi domowymi, osobistymi, tutaj warszawskimi, tylko możemy się tak trochę odciąć, odseparować i skupić na pracy. Tak jest bardzo często, wielu aktorów, wielu twórców to mówi, że zdjęcia na wyjeździe dają taką możliwość. To czymś zupełnie innym. A Łukasz Pelkowski, reżyser, z którym już wcześniej współpracowałaś, Najlepszy, Belfer, to jest wasze chyba trzecie spotkanie, tak, z tego co pamiętam. Czy tutaj było coś się zadziało takiego niezwykłego w wypadku tej serii? No w tym wypadku była o tyle inna ta praca, że ja grałam główną rolę. W tych poprzednich produkcjach grałam role drugoplanowe, więc oczywiście się spotkaliśmy, pracowaliśmy i ta praca chyba nam obojgu się podobała. W związku z tym spotkaliśmy się po raz trzeci, ale specyfika grania głównej postaci jest o tyle inna, że jednak reżyser, aktor główny no, mają jakby bardzo dużo spraw do załatwienia i właśnie cały czas są w takim spięciu, starciu, dyskusji, uwagach, pomysłach. No i jesteśmy wtedy o wiele bliżej, więc ta praca w tym wypadku była o wiele intensywniejsza i taka pełniejsza. I mogę powiedzieć, że dopiero teraz poznałam Łukasza Pelkowskiego jako reżysera. I tylko potwierdziło się to, co wcześniej o nim myślałam czy przeczuwałam, obserwując go w pracy, bo Łukasz po prostu nie traci czasu i energii na zbędne rzeczy, ani na zbędne rozmyślania nad jakimiś rozwiązaniami, ani się nie czepia specjalnie rzeczy, które nie są najistotniejsze. Jakby przed do celu, do tej samej bramki i stara się to zrobić jak najlepiej, jak najmniej boleśnie, w jak najlepszym efekcie, jak najkrótszym czasie. I ma taką zdolność. Jest rzeczywiście bardzo takim aktywnym, dynamicznym reżyserem, który bardzo lubi swoją pracę. Co jest moim zdaniem kluczowe i ważne, żeby ta praca miała sens i dawała satysfakcję obu stronom. Ty kochasz swoją pracę, prawda? Ja bardzo tak, ja uwielbiam. To widać za każdym razem, szczególnie tutaj w teatrze. Tak. Kiedy jesteś w swojej przestrzeni. Ucieszyłaś się, że będzie druga edycja, druga seria serialu Chyłka? No oczywiście, że się cieszę. To jest taka nagroda, to jest satysfakcja, to jest potwierdzenie tego, że wykonaliśmy dobrą pracę, że ludzie chcą to oglądać. Mamy bardzo dobry feedback po tej emisji w Playerze. Teraz za chwilę wchodzi to na antenę TVN-u. Ja mam też, nawet wśród znajomych, przyjaciół, nawet tu w teatrze, cały czas ktoś mi mówi, że zarwał noc, bo musiał oglądać, więc to jest szalenie miłe. A w związku z tym druga seria jest taką naturalną
radosną kontynuacją. Oczywiście martwię się, że znowu trzeba będzie ciężko pracować i nie będzie czasu na inne rzeczy, bo jednak granie głównej roli w serialu jest mega absorbujące i bardzo wyczerpujące. I to jest no, trochę tak, jak wtedy aktor pracuje, trochę tak jak ekipa, to znaczy przyjeżdża pierwszy, zjeżdża ostatni i jest to praktycznie dzień w dzień. Ja przy innych swoich obowiązkach, na przykład teatralnych, ale też jakichś innych filmowych, no często muszę wykonywać jakieś ekwilibrystyczne ruchy z kalendarzem, żeby to wszystko poukładać, ale żeby też nie zwariować w tym wszystkim, żeby móc też gdzieś czasem odpocząć. Bo jeśli się nie odpoczywa, to to się kończy potem chorobami na przykład i wyczerpaniem. I wtedy ta praca też nie sprawia przyjemności. Podobnym do serialu Chyłka jest film, który będzie niedługo w kinach, Ciemno prawie noc. Podobny pod kilkoma względami. No ciekawe. To jest tak, pod tym, że jest oparty na literaturze. Joanna Baker, tak, książka. No tak, też bohaterka Tajemnica, książki. Która jest w serialu i jest też w filmie Zaginięcie dzieci. Tak. Tak. I miejsce, przestrzeń, zupełnie inna, bo tutaj mamy północ Polski, tak. Tam mamy południe, Wałbrzych, tak. Ale też jakby a propos wyjazdów, to była produkcja, gdzie musieliście tak, na jakiś czas wyjechać. Tak, to prawda. No są rzeczywiście jakieś punkty styczne, ale ta bohaterka jest zupełnie inna. To jest dziennikarka, prawda? Skrajnie inna. Przede wszystkim jeśli chodzi o temperament i taką gotowość do działania. Chyłka to jest czołg, Chyłka to jest napęd na cztery koła i po prostu po trupach do celu, a Alicja Tabor, czyli bohaterka Ciemno prawie noc, jest świadkiem, jest właściwie słuchaczem, jest kimś, w kim odbijają się potworności, które ona śledzi i tropi. I ja tę rolę musiałam budować kompletnie inaczej, właśnie na takim wycofaniu, na właściwie głównie słuchaniu ludzi, z którymi przeprowadzałam te reporterskie rozmowy. Emocji tam jest jak na lekarstwo. One są oczywiście, ale one są bardzo schowane. One buzują gdzieś pod skórą, pod powierzchnią, pod powiekami. Krzyczę chyba tylko raz w tym filmie. Zupełnie inaczej niż tutaj. Zupełnie w ogóle inaczej niż w większości moich ról. Pełnych temperamentów. Tak, i to było dosyć trudne, muszę powiedzieć. Tak jakby poskromić, powściągnąć, a jednak być emocjonalną i to wszystko pokazać i przeżyć, bo ta podróż Alicji Tabor jest przede wszystkim podróżą do jej samej, do jej dzieciństwa, do wnętrza siebie, do takiego zmagania się i uporania z traumami z dzieciństwa osobistymi. W związku z tym tam jest bardzo dużo emocji, ale wszystkie są takie, ta łza się na rzęsie trzęsie, jak powiedziała Osiecka, więc to jest zupełnie inna para kaloszy. Ale obie adaptacje książek, to dobrze się czujesz? No już któryś raz mi się zdarzyło, bo była też jeszcze Samotność w sieci kiedyś. Tak. Też popularne, bardzo tak, lubiane. Tak, i też dlatego też tak przy Chyłce spokojnie podeszłam do tych głosów fanów i do tego, kto powinien zagrać, bo już to trochę przeżyłam, bo już były dyskusje na ten temat pod moim adresem, zarówno przy Bator, jak i przy Wiśniewskim i pewnie jeszcze parę razy w innym wypadku, więc trochę jestem oswojona z tym tematem. Co teraz? Jakie plany? Teatr, za chwilę teatr? Francuzi. Za chwilę, dokładnie. Dokładnie za chwilkę, tak. To jest ciekawe spotkać się z tobą. To nie jest tak, mi się wydawało, że aktor musi mieć dużo czasu, zamknąć się w garderobie. Nie, przez godzinę ćwiczyłam, rozgrzewałam się. W dresie, teraz wzięłam prysznic, przyszłam do was, za chwilę pójdę się przebrać, zrobią mi charakteryzację i wchodzę na scenę. Nie, ja nie jestem tego typu aktorką, że potrzebuję jakiegoś specjalnego skupienia typu odosobnienie, czy jakiś rodzaj ciszy, w której się mam zamknąć. Nie, to się dzieje już po jakimś czasie, to się dzieje trochę na pstryk. Znaczy jest taka magiczna jakaś granica przekroczenia sceny, wejścia oczywiście w kostium, wejścia w przestrzeń sceny, gdzie to się po prostu wszystko... No, gdzie się stajesz postacią, gdzie się to wszystko dzieje samo trochę. I zupełnie tekstu nie przypominasz sobie? Nie. To jest rodzaj takiej, ja wiem, jak to na takiej szufladki, która się też... Że nie potrafiłabym teraz powiedzieć kawałka tekstu, ani w domu sobie go przypomnieć sama. Natomiast kiedy wchodzę w przestrzeń właśnie, kiedy wchodzę na scenę, albo jesteśmy na próbie, jesteśmy w przestrzeni, w tych ruchach, to te teksty same wchodzą. Zdarza się oczywiście zapomnieć, to jest naturalne, ale to jest gdzieś zapisane na jakimś twardym dysku i wystarczy tylko kliknąć odpowiedni guzik, żeby to wróciło. A na planie filmowym masz podobnie?
Tak, z tym, że ja na plan nie uczę się tekstów wcześniej. Oczywiście w wypadku Chyłki było trochę inaczej, bo miałam tam elaboraty parostronicowe na rozprawach sądowych. Sądowym, prawniczym językiem, którego kompletnie nie rozumiałam, który był dla mnie zupełnie alogiczny. Więc musiałam się trochę jakby naczytać, przygotować, ale generalnie nie uczę się na plan, tylko uczę się na... Ja zresztą bardzo szybko przyswajam tekst, może to też dlatego, ale uczę się w próbach, uczę się do, kiedy próbujemy do ujęcia, kiedy jest czas na po prostu jeszcze sprawdzenie różnych rzeczy i wtedy te teksty wchodzą. W filmie też nigdy nie ma tak dużo tekstu jak w teatrze. Mhm. Dobrze, to w takim razie powodzenia. Nie zatrzymuję cię dłużej. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję, bardzo miło, dziękuję dzięki. Bardzo. W ogóle rysować. To wiele osób tak mówi, a później okazuje się, że tak źle nie wychodzi. Boże, jak to zrobić, żeby to było jasne? Matko Święta. Jest widzę jakiś kościół. Właśnie to nie jest kościół. To jest szpital? Tak. Aha. Szpital przemienia. Nie. Gwiazda? Wybuch. Mogę coś podpowiadać? Tak. Tak, no. Gwiazda. Gwiazda. Szpital? Szpital. Co się robi w szpitalu? Leczy się. A oprócz tego? Umiera. A oprócz tego? Zdrowienie. A, narodziny gwiazdy. Brawo! Dzięki, że oglądaliście ten odcinek Kino Rozmowy. Dajcie łapkę w górę lub suba. Zajrzyjcie na Instagram i Facebooka. Do zobaczenia.